Jaki słodziuchny! La 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 la. Siemaneczko! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, a raczej wtedy, kiedy to nagrywam, przyszła do mnie paczuszka od Mai i bardzo się z tego powodu cieszę, nawet jaram się tą paczką. Więc bez dalszego przedłużania przejdźmy do odpakowywania. Paczka została nadesłana od Mai. Niestety nie mam pojęcia, jaka to jest miejscowość, bo kurczę, mogę się rozczytać, ale serdecznie pozdrawiam Cię, Maju. No oczywiście już tutaj otwarłam, bo po prostu nie mogłam wytrzymać. Chciałam zobaczyć, co tam jest w środku. Więc teraz Wy możecie zobaczyć. Voila! A oto cała zawartość naszej paczuszki. Standardowo zaczniemy od liścik. Patrzcie, jakie to jest staranne. Ja podziwiam naprawdę. Co, to jeden z ładniejszych listów, które dostałam. Widać, że osoba, która pisała ten list, wysłała tą paczkę, mega się nastarała, za co naprawdę doceniam i ślicznie dziękuję. Pozdrów Zbysława. Zbysław, gdzie jesteś? Chodź tutaj. Pozdrowiłabym Cię, ale Ciebie nikt nie kocha i Ciebie nikt nie będzie pozdrawiać. Hej Zafi, mam na imię Maja, jestem Twoją fanką. Mam nadzieję, że to, co Ci wysłałam, spodoba Ci się. Na pewno. Wiem, brzydko piszę XD. Nie no, co Ty. Widziałam gorszą pisownię, uwierz. A ta jest całkiem spokój, przynajmniej da się rozczytać, tak? Ten list piszę w niedzielę, bo mi się nudzi XD. Taka fajna minka. Narysowałam również rysunek. Prosiłabym Cię, żebyś oceniła go od 1 do 10. Jasne. Pytania. Masz kota? Nie, nie mam kota. Naleśniki versus placki. Ach, zdecydowanie naleśniki. Naleśniki po prostu są pyszne. Chociaż w sumie naleśniki to też placki, nie? Masz Insta? Jeżeli tak, to jaka nazwa? Oczywiście, że mam Insta. Ktoś tu nie czyta opisów. Nie no, żartuję. Tu Wam wyświetla się mój Instagram, gdzie znajdziecie wiele informacji na różne tematy, więc serdecznie zapraszam, bo relacjonuję, co się dzieje z Killing Love, czy coś tam. No. Ile masz LPS? LPS mam około 145, ale no dawno ich nie liczyłam, więc przyjmujemy szacowaną liczbę z filmiku, gdzie pokazywałam swoją kolekcję, więc gdzieś około... Ty nagrywasz? Nagrywam od 31 marca 2016 roku, więc wtedy będzie moja rocznica kanału. Może na początku przejdziemy do kolejnych pytań. Ulubiony kolor? Moim ulubionym kolorem jest czarny oraz taki krwisto-czerwony. Bardzo lubię te kolory. Zafira. Ciekawe dlaczego. Ulubiony zespół? Jest tego sporo i ciężko mi wybrać, więc... Powiedzmy, że nie mam ulubionego zespołu, okej? Okay? Jakiej piosenki nienawidzisz? Jadę z Pasito. Wcale ci się nie dziwię. No oczywiście, że nienawidzę, tak jak ty, Despacito, ale również wszystkich świetnych irakowych piosenek Negragmasterki oraz, no, Sióstr Godlewskich. Oraz tych wszystkich pseudoraperów, począwszy od tego Gucci Gang do żałosnego disco polo. Ha, no i K-pop, no nie. Wyrafinowany mam ten gust muzyczny, co nie? Ulubiona figurka LPS Pop. Moją ulubioną figurką LPS Pop jest na pewno Kate, co chyba jest w sumie nawet logiczne. Ale również Melissa, którą wręcz wielbię, bo no po prostu ją tak lubię, ona jest taka śliczna. Umiesz się hejtami? Gdybym przejmowała się hejtami, już dawno bym zamknęła kanał. Lubisz rysować? Ja tak. Zależy. Mam różne okresy, raz po prostu ciągle bym tylko rysowała, 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 a nagle odstawiam to na rok czasu, więc... Jaka jest twoja najgorsza sytuacja z życia? Maju, co to masz pytania? Dużo takich było, ale... Znaczy nie za bardzo chcę się z tym dzielić. Ile masz lat? Mam 12 lat, ale rocznikowo 13, a 8 kwietnia będę mieć prawie 13, więc... Więc powiedzmy, że już mam 13, okej? Okay? Jak tam Zbychu? A Zbychu ma się dobrze. Masz rodzeństwo? Nie mam rodzeństwa i z tego bardzo, bardzo się cieszę. Kurczę, dużo tych pytanek było. To skoro odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania od autorki, przyjdziemy do jej rysunku. A tym rysunkiem jest... Tadam! Zobaczcie, jaki śliczny kotek! Wow! Naprawdę, bardzo ładnie Ci to wyszło.
Już to jest tak ładnie ozdobione, to gdzie nigdzie widzicie tutaj takie naklejki. A kotek jest prześliczny, dałabym takie 9 na 10. Jak widzicie, mamy tutaj dodatki oraz LPS. Oczywiście na początku przejdziemy do dodatków, no. Nie róbcie sobie nadziei. Mogliście też zauważyć, że dodatki są zapakowane w bardzo ładny papier, w kwiatuszki. To jest chyba papier śniadaniowy, ale nie jestem pewna, ale nawet jeśli to jest bardzo ładny. To. Co to może być? To są chyba jakieś mebelki z tego, co mi się zdaje. To są jakieś mebelki. W czasie transportu ten stół się rozwalił. No serio, Poczta Polska, skargę na was składam, jak tak można. Mamy tutaj taki talerzyk z truskawką, koloru różowego, jakby ktoś był daltonistą. Tutaj mamy obrazek z bohaterami z tej całej bajki, jakieś tam Little Pet Shop czy coś takiego, nie? Oraz taki koszyczek idealny, żeby tyłek zbycha zmieścił się na miejscu. Teraz czas na przyjście tego, na co wszyscy czekali i również i ja powiem w skrycie, czyli LPS-y, matko. Naprawdę nie musiałaś dawać i strasznie ci dziękuję, bo to kurczę taka darowizna jakby, nie? Więc przejdźmy do odpakowywania. O! Małe petki! O Boże! Czy to jest mały chomiczek? Nie wierzę! Jaki słodziuchny! Zobaczcie! O matko, jaki malutki chomiczek! Nie wierzę! Ja! To są jeszcze... Co, masz cztery petki? O Boże! O, jak ja kocham te robaczki! O, on jest taki śliczny, ja zawsze ten... Ja zawsze miałam taki sentyment do tych robaczków, one są takie urocze. Te takie robaczki, wróżki, ja... Mamy tu jeszcze takiego uroczego piesełka oraz króliczka. No i na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeśli tylko chcecie, zapraszam was na Instagrama, gdzie umieszczam wiele informacji na temat Killing Lore. Innych informacji, no może niewiele, ale dość dużo. Nie to co na Facebooku. Na Facebooka to ja nie chodzi, on chyba od 2 miesięcy. Więc ja się z wami żegnam. Pa, pa!